Myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy w tej sytuacji byli razem i mówili jednym głosem. Sytuacja w naszej ocenie jest szczególna, jest bezprecedensowa. Nie było jeszcze w naszej historii... Po 1989 roku takiego ataku na, na, na wartości, które są dla nas ważne, na prawa człowieka, wydaje mi się, że to, żebyśmy teraz mówili jednym głosem, mówili razem, jest bardzo ważne. Warto y, pamiętać o czymś, o czym może się mówi, mówi rzadko: o tym, że y, po raz pierwszy. Okazało się, że w Polsce można powiedzieć wszystko, można zaatakować każdego, można zaatakować w każde dobro, które do tej pory było dla nas istotne. Można powiedzieć, że można zaburzyć równowagę władz, która do tej pory była niezaburzalna. Jeżeli może zrobić to władza, to może może zrobić to każdy. I w tej sytuacji jest niezwykle ważne, żebyśmy jednym głosem powiedzieli, że nie, że temu się sprzeciwiamy, że sprzeciwiamy się atakowaniu te, tego, na co pracowaliśmy przez te ostatnie 20 kilka lat i yy, na co pracowały też organizacje pozarządowe.